Dzień dobry, a raczej dobry wieczór Państwu. Po tym wprowadzeniu Państwo już wiedzą, z czym mają, albo właściwie z kim mają do czynienia. A więc ja przedstawię tych, którzy są autorami oto tego dzieła. Zacznę od Doroty Kani, najbliżej mnie. Dziękuję. Macieja Marosza. I Jerzego Targalskiego. Ja mam zaszczyt prowadzić ten nasz sabat, a uczestnikami dyskusji będą jeszcze Tomasz Sakiewicz i nieobecny Jacek Karnowski, na którego w utęsknieniu czekamy, ale to nie znaczy, że nie będzie, pozwolimy sobie na podjęcie rozmowy, zanim nie przyjdzie. Właśnie żeśmy to zrobili. Ale podjęlibyśmy rozmowę, gdyby nie to, że wydawca, no jak to mają wydawcy, do siebie chciał koniecznie coś powiedzieć pierwszy, więc prosimy, niech powie. Kłaniam się Państwu, Michał Jerzewski, jestem wydawcą tegoż dzieła i parę słów. Jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj na dzisiejsze spotkanie się nie dostał lub nie dotarł, to zapraszamy 9 stycznia w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskim. O 19 jest kolejne spotkanie, gdzie też z autorami. To po pierwsze. Po drugie, chciałem taki komunikat nadać, że okazało się, że Dorota Kania jest prorokiem. Więc przy różnych swoich zaletach okazało się, że też jest potrafi przewidywać przyszłość. Była jedyna, która mówiła o tym, że rzeczywiście, że sukces wydawniczy będzie tak ogromny. Dam Państwu tylko przykład, że przed premierą wszystkie sieci księgarskie w Polsce złożyły zamówienie na 3000 egzemplarzy. Wszystkie łącznie. Pierwszy nakład 10-tysięczny rozszedł się w 48 godzin. Także okazało się, że Dorota jest większym znawcą rynku. Na szczęście uruchomiliśmy siły i środki i jutro w nocy wjeżdża już wagon książek, więc Polska będzie zalana już towarem i nie przestaną być kłopoty z kupieniem, bo rzeczywiście okazała się jakaś totalna szajba związana z tą książką. Zdarza się, że ludzie stoją w kolejce, czekają, aż przyjedzie dostawa, no i tak dalej. Trochę to przypomina. Może taki los był tej książki, bo przecież książka jest, że tak powiem, korzeniami w PRL-u, więc może tak powinno być, żeby Państwo też przez chwilę stali w kolejce, więc przypomnieliście Państwo te nie tak znowu odległe czasy. Parę słów o źródłach tej książki. Ja jestem ogromnie rad, że tak się stało, że jestem wydawcą, bo bardzo chciałem taką serię wydać. Od momentu, kiedy zobaczyłem taką serię filmową nakręconą przez Pawła Nowackiego i pana Nowaka, to się nazywa Media Trzeciej RP, bardzo Państwu polecam, 3-odcinkowy film, jest do znalezienia w necie. To jest Pułkownik oczywiście, nakręcony za czasów jeszcze, kiedy Bronek Wilstein, zdaje się, był szefem telewizji, to były te czasy, nakręcone chyba były dla TVP Kultura. Bardzo polecam. Tam są pokazane źródła mediów trzeciej RP. Jak zobaczyłem ten 3-odcinkowy serial, to sobie pomyślałem, to trzeba opisać. Bardzo długo jakby szukałem chętnych, bo to nie jest łatwy temat i dużo pracy. I tak się stało, że parę miesięcy temu trójka autorów zgłosiła się do mnie i podjęliśmy pracę. To było, nie ukrywam, trudna praca, bo książka jest mocno niebezpieczna, więc musieliśmy nad nią rzeczywiście bardzo mocno popracować, żeby tak od razu nie znaleźć się na Rakowieckiej, więc mam nadzieję, że tak ją, na tyle ją dopracowaliśmy, że nie będzie tak łatwo, powiedziałbym, wytoczyć wszystkim nam procesu. To jest,
To jest, proszę Państwa, pierwsza z pięciu pozycji. Mamy ambicje, żeby ta seria była pięciotomowa i będą kolejne tomy o służbach specjalnych, o nauce, o biznesie i o polityce. Takie są planowane dalsze tomy. Mamy nadzieję, że będą się ukazywać co pół roku, ale nie mogę tego obiecać, bo to wszystko zależy od autorów i ich pracy i jeszcze raz pracy. Przepraszamy Państwa, że musicie stać, ale naprawdę gdyby były krzesła, to byście się wszyscy nie zmieścili. Poproszę tutaj Bronisława, żeby tak poprowadził dyskusję, żeby ona była szybka, zwarta i po dyskusji oczywiście zapraszamy tutaj na scenę po podpisy i mam nadzieję, że książek na dziś, tych, które ocaliliśmy, bo nam wydzierali jakby ci księgarze i inni, ale ocaliliśmy na dzisiejsze spotkanie. Natomiast, jak mówię, od jutra, a właściwie od pojutrza już książka będzie szeroko kolportowana. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy inicjatorowi Michałowi Jerzewskiemu. Ja teraz mam pytanie do autora. Po co ta książka powstała? Bo przecież, czy możemy oskarżać ludzi o to, że mają takich, a nie innych rodziców? Trudno mieć o to do nich pretensje, albo że w dzieciństwie wychowali się w takim, a nie innym środowisku? Jest, słychać, dobrze. Ja powtórzę to, co mówiłam na każdym spotkaniu, że ta książka pokazuje system. System władzy, który zaczął się w 1944 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, a właściwie jeszcze wcześniej, i dotrwał do 1989 roku, a później zamienił się w twór, który się nazywa Trzecia RP. I nie byłoby możliwe te wszystkie kariery, gdyby nie umocowanie w korzeniach partyjnych i w korzeniach Służby Bezpieczeństwa. Nie byłoby możliwe, gdyby nie część przeszłości rodziców obecnych dziennikarzy i ludzi mediów w korzeniach Komunistycznej Partii Polski. Ale na ten temat to powie Państwu więcej pan doktor Targalski. Nie no. Już działa, tak. Proszę Państwa, przede wszystkim to odpowiadanie na to pytanie to jest przyjmowanie płaszczyzny przeciwnika, czyli bezpieki. Bo bezpieka bardzo lubi teraz do moralności, etyki się odwoływać. I w związku z tym sugeruje, że tutaj, prawda, my ich biednych prześladujemy, a oni jak niejaki lis własną pracą, prawda, zdobyli szczyty, a nie jacyś tacy nieudacznicy jak my, prawda, jak to było o moralności Alfonsa, jak powiedział Gomułka. Więc ja bym w ogóle z nimi nie dyskutował. Nie widzę w ogóle potrzeby wymiany jakichkolwiek uwag czy myśli z tymi ludźmi. Oni bronią Uzbekistanu, takie ich prawo, bronią swojej pozycji, którą osiągnęli dzięki bezpiece. Może nawet szerzej, bo to nie chodzi tylko o bezpiekę, tylko dzięki temu środowisku, prawda? Najlepszy to oficer, jak nie to osoba zarejestrowana, a jak nie, no to przynajmniej, żeby w rodzinie miał kogoś zaufanego, czyli z resortu. Także tutaj nie ma co z nimi dyskutować. Po prostu trzeba tylko widzieć, jaką robotę robią, dla kogo i że bronią własnych pozycji. No bo gdyby nie te rodziny, z których się wywodzą, to musieliby kariery robić w sposób normalny. To jak każdy, i gdyby byli uczciwi, no to by się znaleźli na śmietniku i nie byliby w telewizji gwiazdami z rozkazu, tylko gdzieś tam by się na marginesie szwendali. A zatem główny problem to jest doboru ludzi, który został przeprowadzony najpierw w komunizmie po okresie stalinowskim, kiedy zmienił się system kontroli i bezpieka straciła już
taką rolę, bo po prostu nie było to potrzebne. Tak? Kogo trzeba było, to zamordowali, kogo trzeba było, to złamali, zniszczyli, zepchnęli i tak dalej. Nie było oporu zbrojnego. A zatem następny etap to jest kontrola nad ludźmi. I tutaj najważniejsze, żeby nasi byli popularni, uwielbiani, żeby zajmowali te czołowe miejsca na scenie politycznej, żeby nie było, czy tam na scenie w zasadzie wtedy nie politycznej, tylko medialnej, naukowej, kulturalnej, żeby nie było miejsca dla osób, które stamtąd chciały, które tam chciałyby się przedrzeć z marginesu. I ten system lansowania dzieci resortowych, który zaczął się jeszcze za komunizmu, oczywiście przybrał na sile, bo musiał, stał się głównym instrumentem kontroli życia społecznego, kulturalnego i ideowego w postkomunizmie. No bo po co tu uruchamiać bezpiekę? To jest bardzo kosztowne. Wymaga kadr, nakładów, całej tej logistyki. Nie, chodzi o to, żeby główne pozycje w społeczeństwie zajęli ludzie, dla których najważniejszym celem postawionym nie przez jakiegoś oficera, ale przez nich samych, prawda? Żeby to oni sami z własnej woli tego systemu bronili, bo wiedzą, że broniąc systemu, bronią siebie, tak? Ten system natychmiast rozpoznaje każdego, tak jak zdrowy organizm rozpoznaje zarazki, tam wysyła te białe ciałka, prawda? Tak samo oni natychmiast nas rozpoznają i eliminują, bo to jest system, który jest bardzo sprawny, tak? No, żeby można było się gdzieś tu przedostać i ten system zdestabilizować, musiałaby się wytworzyć wolna przestrzeń. Dlatego najważniejszą rzeczą w 1989 roku było zajęcie przestrzeni, żeby nikt spoza środowiska nie mógł tam się przedostać. No i ten system trwa. My oczywiście gdzieś tam na marginesie funkcjonujemy, zdobywamy przyczółki, zwłaszcza w okresie Attipieli. Moim zdaniem teraz mamy właśnie odwilż, więc się udało to czy owo uruchomić. No ale wiemy, no przyjdzie okres tam, tak jak kiedyś likwidowano po prostu. Tak teraz jakieś wraże radiostacje czy gazety w momencie powrotu do stabilności po zmianie władzy będzie się system chciał się ich pozbyć, je zlikwidować i nie będzie mógł zlikwidować do końca, bo to nie te czasy, ale chodzi o zepchnięcie na margines, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żebyśmy nie istnieli, tylko żebyśmy nie mieli wpływu na kształtowanie opinii publicznej. To jest istotne, prawda? I na marginesie możemy sobie istnieć. Dlaczego nie? To nikomu nie przeszkadza, jeszcze może stanowić jakiś wentyl bezpieczeństwa. Chodzi o główny obszar, tak? Tu ma być kontrola, a ją się sprawuje poprzez z jednej strony właśnie promowanie ludzi zainteresowanych w tym systemie, traktujących jako swój i jako obronę własnej pozycji, a z drugiej strony no, poprzez zdebilnienie, kompletne zdebilnienie społeczeństwa, na co składa się po pierwsze likwidacja oświaty, no bo to, co teraz jest, to już w zasadzie oświatą nie jest, i przekaz w dziennikach, które, czy tam w gazetach, które zamieniają się w tabloidy, prawda, tabloidyzacja sfery internetowej, i kompletne zdebilnienie telewizji. Jak sobie obejrzymy jakiś portal, no to tam mamy mniej więcej 80% informacji, to jest na ten temat, kto z kim, która aktorka ile pokazała, czy za dużo, czy za mało. I generalnie powinniśmy się nad tym zastanawiać, prawda? Czy majtki były wystarczająco małe, czy niewystarczająco duże i tak dalej. Więc zdebilnienie, powszechne zdebilnienie i likwidacja oświaty jest niestety również warunkiem utrzymania ich przewagi. No bo wtedy oni się bawią w tamte wszystkie tańce, podskoki, big bravery i tak dalej. Ja się w tym dobrze nie orientuję, bo telewizji reżimowej nie oglądam od wielu lat, ale wiem, że kiedyś coś takiego istniało.
Czy po pierwsze przywitaliśmy Jacka Karnowskiego, spóźnionego odpowiednio ilość czasu. Natomiast takie... No bo państwo zajęliście wszystkie miejsca parkingowe, to pojeździłem sobie. A wracając do tego, co powiedział Jerzy Targalski, to chciałem powiedzieć a propos telewizji debilnej, że my tutaj jesteśmy jako Telewizja Republika patronami tego przedsięwzięcia. Nie wiem, jak mam to rozumieć w tym kontekście. A ja w każdym razie powiem jedno, ja nie oczekuję, żeby uznały władze, że dokręcają śrubę i zlikwidowały nam telewizję. Nie wiem, czy na przykład Tomek lub ktokolwiek tu z obecnych dziennikarzy sądzi, że przyjdą władze i mu zamkną jego medium? Moje medium to jest Telewizja Republika, więc również jak będą zamykać, no to będziemy się bronić. No tak? Właśnie, no, ale nie tylko tak. Ale niezła by była akcja promocyjna. Ja tak może wymienię te media, które są patronami, żeby było uczciwie. W kolejności tak jak są wypisane, wydawca zdecydował: Gazeta Polska codziennie, Gazeta Polska, niezależna.pl, w sieci, w polityce, Telewizja Republika. Wymieniłem od lewej do prawej, ale mogłem wymienić od prawej do lewej, jeżeli ktoś miał zastrzeżenia. I chciałem bardzo podziękować Frondzie, że w jednym miejscu udało się zjednoczyć tak znakomite środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o obawę o to, że nam zamkną media, no to obawa jest niewielka. Natomiast myślę, że o co innego chodzi. Chodzi o to, że resortowe dzieci to są te media właściwe. To są ci ludzie, których należy oglądać, należy słuchać, należy czytać i oni mają a priori rację. Tak? To znaczy oni wyznaczają standard. Natomiast my o tyle możemy istnieć, o ile my tych standardów nie wyznaczamy. W momencie, kiedy nasz przekaz jest na tyle silny, że wpływamy na standardy, na poziom świadomości Polaków, to wtedy nas się temperuje. A ta książka jest też tego pewnym dowodem, bo tak mniej więcej 1/3 książki to jest zapis akt śledczych, dołączonych do akt śledczych przeciwko między innymi Gazecie Polskiej. Tutaj w jednej sprawie z Jurkiem uczestniczę, to znaczy Adama Michnika. To znaczy Jurka już zostawił, dalej mieści go. I sąd zdaje się nie zgodził się przesłuchać Jurka jako świadka, chociaż był autorem tekstu. Inna sprawa to Milana Suboticza. Ta sprawa Milana Suboticza jest o tyle ciekawa, taka klasyczna, bo chyba najbardziej opisuje przypadek takiego dziedziczenia na pewnej misji. Otóż ojciec Milana Suboticza należał do tych komunistów wygnanych z Jugosławii dlatego, że stanęli po stronie Stalina. No i duża część z nich osiedliła się w Polsce. No i co robi Milan Subotić? Milan Subotić w stanie wojennym jest w wojsku, ale jako wojskowy pilnuje telewizji polskiej. I z wojska trafia do telewizji, pilnuje łącza na przykład tego przesyłu z procesu toruńskiego. No ale kariera Milana Suboticza zaczęta w telewizji polskiej, rozwija się już w telewizji TVN. I wprawdzie TVN przegrał w sądzie z Gazetą Polską, już nie pamiętam, czy jest, znalazło się to w książce, ale Milan Subotić dalej nas ściga. Dlaczego ta sprawa jest taka ważna? Bo ta sprawa, nawet Grzegorza Rzemka w kajdankach na tą sprawę specjalnie dostarczano, jak jeszcze siedział, bo on już przestał chyba siedzieć w trakcie tej rozprawy. Bo ta sprawa to takie crème de la crème resortowych dzieci. Mamy wojskowe służby, mamy starych stalinistów, którzy przekazują pewną pałeczkę swoim dzieciom. No i mamy media publiczne, które tworzą potem, znaczy ludzi mediów publicznych, którzy tworzą najważniejsze media prywatne. A sprawa Suboticza wypływa przy okazji próby obalenia rządu Kaczyńskiego, tak zwana prowokacja z taśmami Beger, w której bierze udział, pamiętamy, Bronisław Komorowski w tym programie TVN, ten show, który ma się kończyć. Żadna bardziej sprawa nie opisuje tego, czym jest trzecia RP. Chyba trudno, może dlatego, że dobrze to się znalazło na końcu książki. No, a już wracając do tej bardzo poszerzonej odpowiedzi, czy nas zamkną, to ja podsumuję tak. No, wtedy nas zamykają i przycinają rogi, kiedy okazuje się, że jesteśmy groźni. Jeżeli jesteśmy tylko wentylem, nawet dobrze sprzedającym się, nawet ładnie wyglądającym, to nas zostawią.
I mam wrażenie, że w niektórych miejscach, szczególnie na rynku wydawniczym, zaczynają się znowu kłopoty, bo rywalizacja o rząd dusz, przynajmniej na rynku prasy, ewidentnie druga strona zaczęła przegrywać. No więc moim zdaniem ten rynek prasy w przyszłym roku zostanie jakoś uregulowany, nawet domyślam się jak. To tyle mojej odpowiedzi. To może zdradzisz nam jak? Znaczy szykuje się nam zniszczenie sieci kolportażu i to jest bardzo poważne zagrożenie. Zniszczenie, znaczące zniszczenie sieci kolportażu i to już jest, te fakty już są chyba dosyć znane tym, którzy po prostu tak sprywatyzowano największego kolportera w Polsce, żeby rozwalić wszystkie gazety, które nie są w głównym obiegu. Moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, jak ta sprawa wybuchnie bardzo mocno. Będzie dotyczyła wszystkich tych dzienników i tygodników, ale szczególnie dzienników, które są niepodwiązane pod główny nurt. Myślę, że jak Telewizja Republika zacznie być groźna, to tak samo coś wymyślą, wprowadzą jakiś zapis do ustawy, na przykład opłatę koncesyjną za nadawanie w internecie w wysokości 10 milionów albo nakaz nadawania tylko z talerzy mniejszych niż kubek do kawy. No coś zawsze można wymyśleć takiego, żeby życie zatruć, utrudnić. I to jest kwestia jednego posunięcia. Mamy wiele tego przykładów. Ja zadałem to pytanie, ponieważ nie wierzę w to. Tutaj wyraźnie rysuje się różnica zdań. To znaczy nie wierzę w wszechmoc obecnej władzy. I ta władza ma tyle tejże, ile my jej zostawiamy. Jeżeli wyrwiemy jej odpowiednio dużo, no to ona przegrywa i zdarzało się, że przegrywała. Cały ten układ, cały establishment. Zdarzyło mu się już przegrać. Oczywiście on zwierał wtedy szeregi i zaczynał na nowo walczyć, ale jednak nie wróciło moim zdaniem to nigdy do status quo. Prawda? Nie udało się zlikwidować opozycji politycznej. Media niezależne istnieją, oczywiście próbuje się je marginalizować, ale jednak nie istnieją. I to w związku z tym nie wydaje mi się to prawdopodobne, żeby oczywiście w momencie, kiedy ta władza przejmie taką bez reszty władzę polityczną, kiedy będzie takiej fazie natarcia, no to właśnie wtedy będzie może próbowała coś więcej zrobić, ale z pewnością nie na tyle, żeby zlikwidować alternatywę medialną, która moim zdaniem, znaczy nie tylko moim zdaniem, jak patrzymy na to, co się rozwija. Ale ja bym wrócił do tego, co powiedział Jerzy Targalski jeszcze raz, bo z tego wynikało troszeczkę i tu jest właśnie takie pytanie. Na ile to był proces sterowany, przechodzenie od komunizmu do trzeciej RP? Czy istnieje jakieś centrum decyzyjne, które wydaje tym dziennikarzom jakieś rozkazy? Właściwie to, co powiedział Jerzy Targalski, miało takie dwa wymiary, bo z jednej strony mówił o tym, że sugerował, jakby istniały takie centra decyzyjne, ale z drugiej strony powiedział, że przecież chodzi o to, żeby ci ludzie z własnej inicjatywy działali w ten sposób. To znaczy, że oni mają świadomość, że należą do tego establishmentu, że status quo jest ich racją bytu, a więc w sposób naturalny walczą o swoje miejsce. Więc jak to jest, na ile to jest proces spontaniczny, na ile sterowany? To zależy od etapu, jak to w komunizmie, prawda? Początek był taki, że oczywiście był sterowany, było centrum i to na Łubiance, to nie ma co dyskutować, bo są po prostu fakty. Natomiast w momencie, kiedy ta przestrzeń została już zajęta, no to sterowanie stało się niepotrzebne. To po co? To są koszty, tak? Ci ludzie rozpoznają nas, rozpoznają każdego, kto nie jest z ich środowiska. Bo ma inny sposób zachowania, inny sposób mówienia. To od razu no, widać, kto jest nasz ze środowiska, a kto nie. W związku z tym, kto może pracować, a kto nie. Jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, to przychodzi proces tresury. Takim doskonałym miejscem tresury jest oczywiście Gazeta Wyborcza. Tam to się tresuje odpowiednio i kto nie przejdzie, no to odpada, prawda? Teraz już prawie nikt nie odpada, ale na początku był dość duży odsiew. A sztuka tej tresury polega na tym, że nie ma żadnych przecież instrukcji. To sam tresowany musi wiedzieć. Kto nie potrafi, nie domyśli się, nie zrozumie, o co chodzi, odpada. Bo nikt nie będzie tracił czasu na jakieś tam instrukcje. Po prostu, kto nie potrafi, out.
a kto potrafi, kto wie, na czym to polega, wyczuje i wyczuwa trendy, no to idzie w górę. To jest samosterujący się mechanizm. Właśnie ten mechanizm, jeśli można tylko, jest w tej książce pokazany, mam nadzieję, że dość szeroko. I zarzut do tej książki, czy też do takiego myślenia, które ona przedstawia, no, dlaczego w ten sposób myśleć o mediach, że to jest właśnie taka sitwa, sekta tych, tych dobranych, wyselekcjonowanych w, tej, w ten sposób, jak pan doktor mówił, dziennikarzy, którzy, którzy no, sami z siebie wiedzą, co robić, bo bronią tego systemu, który, który, w którym już się zatopili. Można mówić, no przecież są inni wspaniali dziennikarze pewnie, którzy gdzieś tam się przemykają po tych gmachach tych głównych mediów, no ale właśnie no chyba nie mamy ich okazji poznać przez to, że jeśli gdzieś byli tam uczciwi wewnętrznie, to zostali zmieceni w ten sposób, że no nie spełniali tych oczekiwań, nie deli w tą jedną, w jeden róg, który, który wszyscy mieli dąć i o nich po prostu nie wiemy. No, pewnie byli ci uczciwi dziennikarze, tylko w ogóle nie mieli nic do powiedzenia, nie było ich na wizji, krótko mówiąc. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, co się stało kilka dni temu. To jest właśnie taki klasyczny przykład resortowych dzieci, resortowego myślenia. Kiedy ukazuje się nieprawdziwa informacja w, w jednym z tygodników, że raport WSI został przetłumaczony na język rosyjski przed jego oficjalną publikacją. Dzisiaj się okazało, że to była nieprawda, ale przez całe kilka dni trwa kanonada ze wszystkich możliwych mainstreamowych mediów. I nawet Jacek Żakowski, pytając na łamach Gazety Wyborczej, kim pani jest, pani Macierewicz, sugeruje agenturę rosyjską. I to jest przykład działania resortowych dzieci, które mieliśmy w trzeciej RP bardzo, bardzo dużo. Zaczynając od 92 roku, poprzez właśnie 2005, poprzez, nie wiem czy państwo pamiętacie, co się wtedy działo, jak Bronek Wilsztajn był prezesem telewizji. Co się działo, jakie były zawiadomienia do jakichś zachodnich, zagranicznych centrów, że jest łamane prawa człowieka w Polsce. Ja to, proszę państwa, pamiętam. I trzecią RP pokazuje fakt, że u nas, proszę państwa, 11 lat trzeba było czekać na Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Gałka, Instytut Pastora Gałka powstał niemalże po upadku Stasi. U nas 11 lat, proszę państwa, a faktycznie lustracja zaczęła się wtedy, kiedy prezesem IPN-u został świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. Bo to on odtajnił najwięcej akt bezpieki, między innymi wywiadu oraz wojskowych służb specjalnych. Ale to pokazuje, proszę państwa, w jakim my systemie żyjemy. 11 lat. Dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Naprawdę krążyłem wokół strasznie długo. Mieszkam pod Warszawą, więc to byłby pewien problem, a jeszcze miałem wigilię pierwszą przedszkolaków w życiu, ich pierwszą, więc musiałem być, no już musiałem być. Ja przede wszystkim chciałem podziękować autorom za ten wysiłek, który podjęli. To jest praca niewdzięczna i mrówcza, ale ta książka była potrzebna i będziemy z pewnością do niej wracali. Mogę powiedzieć, że dziennikarz, który czytał ją jako pierwszy jeszcze z PDF-u, z takiego wstępnego wydruku i relacjonował później w tygodniku w sieci, on oczywiście, no, jakby powiedzieć, człowiek obyty, tak, wiedzący, co się wokół dzieje i mający świadomość zjawiska, ale właśnie po pierwszej lekturze, jak jeszcze ja tego w ręku nie miałem, zadzwonił z takim przerażeniem w głosie, że skala tego jest tak daleko idąca, że sobie tego nawet nie wyobrażał. No, był po prostu zszokowany. I to jest prawda. Ja zresztą takie przeczucia, że tak jest, no, były wcześniej. Taka anegdotka jeszcze, wchodzą, prawda, tak zwani pampersi do Telewizji Polskiej. Jeden z nich, no, nie będę ujawniał nazwiska, bo nie mam upoważnienia, ale o takim stylu lekko zawadiackim, zderzył się na Placu Powstańców, to niedaleko, z jakimś cywilem, prawda, z jakimś redaktorem, no nie znał go, starszy, tak się zderzył czołowo i tak odskoczyli od siebie i ten do niego mówi: a wasza szarża jaka?
a tamten taki zszokowany major. No i jakoś tak mu się ten instynkt włączył, myślał, że to jest właśnie na swojego trafił, że przyszli nowi z rozdania. Ja myślę, że ta książka, która narusza pewne tabu, w którym przynajmniej ja byłem wychowany, znaczy mówi się, prawda, że należy bardzo ostrożnie oceniać dzieci po rodzicach, ale ona była potrzebna dlatego, że żyjemy w nienormalnej sytuacji, w nienormalnym systemie medialnym i ona, jej powstanie jest dowodem na nienormalność tych czasów. Jej powstanie jest uzasadnione. Tę nienormalność wszyscy oczywiście wyczuwamy i możemy ją opisywać, mówiąc, prawda, o asymetrii w mediach, o propagandzie. Bardzo ważne to, co mówi pan redaktor Targalski. Ja też to czułem właściwie od, jak zaczynałem jako młody reporter, absolutnie bez jakiegoś takiego nastawienia negatywnego do tego systemu. Ja czułem, że tam coś jest nie halo, że tam coś nie gra, że takim prostym, prawda, młodym umysłem się dziwiłem, jak to jest, że niektóre rzeczy bardzo oburzają i jest taka nagonka. Nagonkę świetnie opisał Bronisław Wilczeń w Dolinie Nicości. Do dziś pamiętam, jak ta piosenka w radio leci potępieńcza, prawda? To taki jest już szczyt nagonki, że coś jest nagle potępiane, a coś równie skandalicznego przechodzi bez echa. Ja tego nie rozumiałem, gdzie tu są te reguły. Ja zawsze szukałem reguł w tym świecie i tak nie znajdowałem tych reguł. I potem rzeczywiście takie, prawda, oni natychmiast identyfikują kogoś, kto jakby nie chce iść z nimi, tak? Nie musi być z drugiej strony, nie musi być twardym antykomunistą, ale kimś, kto nie daje bezpieczeństwa, prawda? Są na przykład takie kariery w mediach, nieraz patrzę nawet naczelni, ja mówię, przecież ten człowiek nawet nie ma energii, tak? Jak on, dlaczego on jest naczelnym? On daje bezpieczeństwo, prawda? On daje bezpieczeństwo wydawcy, że nie zrobi niczego, co zostanie potępione. Ale ten opis nienormalności właśnie może być asymetrią, może być, prawda, propagandą, może być takimi akcjami całkowicie sterowalnymi, ale wydaje mi się, że ta nienormalność i tutaj resortowe dzieci są pomocne. Ma jeszcze jedno źródło. Na to zwrócił uwagę profesor Ryszard Legutko w swoim eseju o duszy polskiej. Otóż on zauważył, że model transformacji, który przeprowadzano w Polsce od 1989 roku i model introdukcji, wprowadzania komunizmu przeprowadzanej od 1944 roku, one mają podobne schematy, że to jest bardzo podobne zjawisko. Oczywiście tam była przemoc, prawda, katownie UB, tu przemoc jest inna, bardzo rzadko fizyczna, przede wszystkim symboliczna, ale że to było od góry, że przyszli komuniści, naród, który jest przeszkodą, naród, który trzeba przerobić, nie dorasta do celów komunizmu, go trzeba przerobić, my tutaj, prawda, się bierzemy w kupie, światli i przeprowadzamy, budujemy komunizm. I potem to samo, jakaś elita świadoma, prawda, która wie, o co chodzi, rozumie cele, nawet tych celów nie nazywa, no bo po co straszyć, prawda, przecież nie będziemy mówili, że nam chodzi o to, żeby homoseksualiści adoptowali dzieci, nie powiemy tego na dzień dobry, na początku powiemy coś o równości. I to samo, od góry do dołu, społeczeństwo, naród jako przeszkoda, materia do przerabienia, nie dorastająca do wyzwań czasu, i takie pedagogiczne podejście, prawda? Pilnowanie raczej Polaków, pilnowanie Polaków, tę rolę przejęły media, niż troska o tych Polaków, mówienie w ich imieniu, próba pomocy, uobywatelnianie. Tak bym to widział. Oczywiście pytanie ważne, czy nas zamkną. Ten system nie musi tak działać, że zamyka. On działa tak bardzo rzadko. Zdarzają się oczywiście represje sądowe, prawda, sędziowie też mają świadomość polityczną i też czasami niestety jej ulegają, ale ten system działa głównie przez ekosystem. Tu jest rozdział RSW, no ale prawda jest też taka, że były też media przydzielone przez likwidatorów RSW, no stronie, powiedzmy, prawicowej i one padły raz dlatego, że ci ludzie, którzy się zabrali, może nie mieli takiej świadomości, takiego doświadczenia, może, ale przede wszystkim dlatego, że media w ekosystemie działają. Tak, często na spotkaniach mi ludzie mówią, kiedy media w Polsce będą inne, żeby wreszcie ta Polska była inna. No, te media są dokładną emanacją tego państwa. Duże media, takie jak telewizje, ta wielka czwórka, to jest wprost przecież element ustrojowy. To nie jest tak, że ktoś sobie założył medium, był skuteczny, pracowity i odniósł sukces. To jest element ustrojowy, no, niepisany element ustroju trzeciej RP. I te media działają w ekosystemie. To nie chodzi o to, że nas trzeba, Telewizję Republika, Grupę Gazety Polskiej czy w sieci trzeba zamykać. No, wystarczy odciąć od reklam. Domy mediowe też mają dużą świadomość. Biznes ma dużą świadomość. Skala
w jakiej biznes jest uzależniony od państwa w Polsce, jest porażająca. Myślę, że to jest w dużej mierze fikcja, że jest jakiś wolny rynek, że tam, prawda, odnosimy sukcesy. To są dużo bardziej, tak, że tak powiem, powiązane rzeczy. Więc ten system urządza takie i mediom, i poszczególnym dziennikarzom no takie ścieżki zdrowia, prawda? Przeżyjesz, jak jesteś lepszy niż inni, niż tamci. Lepszy, musisz być lepszy, więc ci, co zostają, to są lepsi. Musisz być odporniejszy psychicznie, tak? Musisz być odporny na taką presję grupy środowiskowej. Naturalną potrzebą człowieka bycie lubianym, prawda? Trzeba w sobie pewne rzeczy wyrobić, że to jest cena, tak, że my za to płacimy. Albo na przykład takie techniki, prawda? Jakaś redakcja robi błąd i ten błąd, nawet realny czy domniemany, jest rozdymany do niesłychanych rozmiarów, prawda? To też jest taki element nierówności w traktowaniu. No bo są, wszyscy robią błędy, a jedne błędy są rozdymane do kolosalnych rozmiarów i się urządza nagonki, potępienia i nawet niektórzy ludzie z naszej strony teoretycznie się na te triki, że tak powiem, nabierają. Ten system rzeczywiście identyfikuje innych, jak zarazki, to jest bardzo, bardzo celna uwaga. Jeszcze jedna rzecz. To nie chodzi tylko o to, że te resortowe dzieci siedzą tam, zarządzają mediami. No bo pamiętajmy, że kadry się reprodukują i pewne kody się przekazuje także tym z sąsiedztwa i młodszym. Dziennikarze uczą się zawodu przede wszystkim w redakcjach. To jest nieprawda, że się uczą głównie na uczelniach. Na uczelniach mogą coś złapać, ale to, jak się realnie zachowywać jako dziennikarz, to jest lekcja z redakcji, z czego się śmiejemy na korytarzu, co nas śmieszy, co jest przedmiotem dowcipów, tak? Co jest przedmiotem naszej troski, jak się zachowujemy w okolicach świąt państwowych, narodowych, na takie drobne rzeczy. Ten cały klimat to kreuje i dlatego tak ważna jest budowa nowych mediów, nie tylko po to, żeby one mówiły do państwa, do nas wszystkich, ale także, żeby wychowywać młodych dziennikarzy. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne zadanie tych mediów. Zresztą to jest wniosek z resortowych mediów, że trzeba nowych instytucji. Tak? Pokazał IPN, ile dobrego zrobił, bo był od zera budowany. Nawet dziś jeszcze robi dobre rzeczy, bo ma ten dobry gen. Coś jest od zera budowane. To jest lekcja. Musi być opcja zero i trzeba od nowa, bo to są takie, wiecie państwo, ja pracowałem jako reporter telewizyjny, to naprawdę są takie rzeczy. Na przykład montuję na 13 grudnia taki materiał, prawda, stan wojenny, zbrodnia na społeczeństwie, zgaszenie kosmicznej energii, która się narodom pojawia, czy jest darowana raz na 100 lat, na 1000 lat, prawda, i siedzi montażysta i nagle tak wciska guzik, takimi wciskali guzik, znaczy przerywa montaż i do mnie i wspomina, jak to 13 grudnia właśnie Woronicza zamknęli, ale było tajne studio i on jeden miał przepustkę, taką specjalną przepustkę. I on tam i tak ciepło opowiada, nie? I on siedzi obok mnie, prawda, montuje. No to takie, takie rzeczy. I co z tego będzie, że my o tym powiemy, że te resortowe media powstały? Ja mam nadzieję, że będzie jedna rzecz, znaczy, że jak to już zostało napisane i my wiemy, co i jak, to wniosek jest taki, oni muszą zrozumieć, że im mniej wolno. To powinien być taki zasadniczy. Im mniej wolno, po prostu im mniej wolno. To nie dyskwalifikuje w sensie ludzkim. Każdy z nich może przejść rodzaj konwersji. Każdy z nich może się, prawda, może służyć Polsce. Natomiast w pewnych sprawach, takich jak Polska, niepodległość, naród, wiara, tak, to bardzo ważny motyw. Ojciec Owsiaka chwalony za antyklerykalizm, on sam ściągający, prawda, antyklerykałów radykalnych na przystanek Woodstock, lustracja, im po prostu mniej wolno, no, z racji tych powiązań, bo jako socjolog no, nie mam wątpliwości, że tego typu uwarunkowania, zwłaszcza w takiej skali, mają poważne konsekwencje społeczne. Jeszcze raz dziękuję autorom za ten wysiłek. Ja bym, jak można, bym jedno zdanie do tego, co powiedział Jacek a propos kontroli rynku mediów. My żeśmy dwie sprawy zbadali ostatnio bardzo dogłębnie. Jak to jest? Bo można powiedzieć, no w końcu resortowe dzieci robią swoje media, są atrakcyjne, to wyróbcie swoje, też będą atrakcyjne, będziecie żyć. Otóż są dwa poważne mechanizmy kontroli finansowej, w tej chwili już bardzo mocno zbadane. Jedne dzięki Komisji Sejmowej, a drugie dzięki naszej aktywności takiej, którą w domach mediowych wykonaliśmy. Okazuje się, że istnieje w Polsce niemal centralny system sterowania pieniądzem w mediach. On się objawia w dwóch rzeczach. Po pierwsze, prenumerata.
Czy wiedzą Państwo, jaka część na przykład Rzeczpospolitej jest rozprowadzana w prenumeracie? 80%. To oznacza, że decyzja czytelników nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jest przetarg, oficjalny przetarg i ostatnio doszło do tego, że Rzeczpospolita po prostu ogłosiła przetarg na całość prenumeraty, żeby jeden kolporter, ten, który będzie najbardziej pokorny, wziął i sprzedał wszystko. Tak? Czyli rząd sam sobie przeleje te pieniądze tylko swoim ludziom przez jednego kolportera. I drugi system, dużo ciekawszy, kontroli reklam. Wydawało się, że ten rynek jest jednak dosyć swobodny. I wysłaliśmy człowieka, który rozmawiając jako przedstawiciel handlowy, dotarł do większości domów mediowych. I cóż on usłyszał? Że większość tych domów mediowych, każdy mniej więcej porówno dostaje zamówienie rządowe reklam. To jest 10-15% rynku, nie tak dużo. Tylko co się stanie, jeżeli oni coś z tego tortu 80-85% prywatnego dadzą komuś tak jak Telewizja Republika, sieci Gazeta Polska. Otóż nie dostaną tego zamówienia rządowego. Natychmiast jest cofane i przesuwane do innego domu mediowego. W związku z tym, żeby nie ryzykować utraty tych kilkunastu procent, które może zachwiać ich budżetem, robią wszystko, żeby nie dać nic. Tak? To jest prosty system sterowania. On oczywiście nie jest idealnie szczelny, można się przez niego czasem przebić, ale to powoduje, że 80-90% teatru reklamowego jest całkowicie kontrolowane przez władzę. Całkowicie. Problem polega na tym oczywiście, że jak rządzili tak zwani nasi, to nie potrafili tego systemu kontroli przejąć, jakoś im się wymknął. Natomiast obecnie on jest idealnie szczelny. Stąd też siła resortowych dzieci, bo oni wykreowali swoje władze, a te władze teraz ich po prostu opłacają. Najlepszy przykład, 60 kilka milionów do Gazety Wyborczej w ciągu ostatnich 4 lat. I to w zasadzie już nic więcej nie trzeba dodawać. Oni sami wykreowali system, który ich opłaca. Z naszych pieniędzy oczywiście. No to jeżeli, żeby kontynuować ten wątek, to powiem, że moim zdaniem jest gorzej niż to, co powiedział Tomek, zdecydowanie, dlatego że ten proces kontroli poprzez zamówienia państwowe jest taki dość ograniczony. Podstawowy proces kontroli przebiega w świadomości zbiorowej tych ludzi, którzy zarządzają tym. Otóż trzeba zdać sobie sprawę, że to jest dość określony typ mentalności tych ludzi, którzy tak jak w wypadku tych resortowych dzieci, które się reprodukuje pewien typ mentalności, się przyjmuje pewne idee, pewną ideologię, żywi się niechęć, fobię wobec pewnych idei, na przykład właśnie my się wyjątkowo czułym na zagrożenia nacjonalizmem, populizmem. Uważa się, że religia to jest coś, co przeminęło. Uważa się, że prawda, podstawową sprawą jest w tej chwili walka o równouprawnienia seksualnych mniejszości, etc., etc. To jest ten cały ideologia gender, etc., czyli role płciowe są rzeczą kulturowo narzuconą, a trzeba prawda, dążyć do tego, żeby zostało to zasadniczo zmienione. Ja rzucam taki pojedynczy element, żeby powiedzieć, że tworzy to pewną świadomość tych ludzi, którą tworzą również media, bo media nie tylko tworzą świadomość w tym sensie, że bezpośrednio politycznie lansują określoną partię, a inną zwalczają. One przede wszystkim kulturowo tworzą glebę dla wyborów politycznych. Jeżeli na przykład niedawno hierarchowie Kościoła ośmielili się zaatakować gender, no to odpowiedzią była taka wściekła fala ataku na tychże hierarchów i proszę zwrócić uwagę, tam nigdzie nie było dyskusji. Tam nie występowali rzecznicy tej gender, feministycznej ideologii, którzy mówili nie macie racji, ponieważ jest tak, a tak. Nie. To było ośmieszanie, wykpiwanie, dezawuowanie, ponieważ gender to jest nauka, proszę Państwa, nauka. Więc jest nauką. Jest nauką i że w związku z tym nie wolno tego kwestionować, ponieważ to są mroki średniowiecza, ponieważ to już jest minione, ponieważ to jest nasza teraźniejszość. Otóż ci ludzie, którzy zasiadają w tych domach mediowych, są kształtowani w tej świadomości i w ogromnej mierze uformowani. Co więcej, to formowanie przebiega również z zachodu, dlatego że te dominujące grupy tak właśnie
Przecież w Europie tak one, te dominujące grupy, taką ideologię wyznają. A jednak te potężne domy mediowe są związane ze swoimi zachodnimi pryncypałami, tymi patronami zachodnimi. I efekty właśnie takie są. To znaczy to jest o tyle trudniejsze, że tutaj jest cały czas ten problem, że jak w wypadku elit, w wypadku mediów, czy w wypadku nawet takich działań reklamowych trzeba budować alternatywy. I to jest trudniejsze, ponieważ to jest rozłożone na dłuższy czas. Ja broń Panie Boże nie mówię, że to jest beznadziejne, wręcz przeciwnie. Uważam, że to my wygramy, ale na to potrzeba czasu i dużo wysiłku. Nie, bo ja chciałem zacząć od, znaczy jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To, co zrobili autorzy książki, to oni wypełnili lukę. Oni zastąpili pracę naukowców, na przykład przede wszystkim socjologów. Mamy przecież rzeczywistość w ogóle nieopisaną. Oni opisali tą rzeczywistość, pokazali empirycznie, prawda? Jest tak, a nie inaczej. I to jest dość niezwykłe, bo to właśnie dziennikarze, zrobili to dziennikarze, to co powinni zrobić naukowcy od humanistyki różnego typu, nie tylko rozmaici politologowie, socjologowie zwłaszcza, etc., etc., czego oczywiście nie robią. Dziennikarze tacy właśnie, którzy są niezależnymi dziennikarzami, którzy jednak istnieją w naszej rzeczywistości. I taka podstawowa kwestia, która się narzuca, którą poruszył Jacek Karnowski, bo ja się nie zgadzam z Jurkiem Talgarskim, że nie warto odpowiadać na te wątpliwości, ponieważ to są naturalne wątpliwości dla człowieka, kiedy pojawia się tego typu tekst i wszyscy zastanawiamy się, czy ja odpowiadam za swoich rodziców, za swoich krewnych, czy ja odpowiadam za swoje środowisko, czy mnie można obciążać winami nie moimi. Odpowiedź jest oczywiście inna. Tu nie chodzi o obciążanie, tu chodzi o to, żeby zrozumieć, że człowiek jest istotą społeczną, człowiek istotą środowiskową. Człowiek jest istotą rodzinną. Jeżeli pokażemy to jego otoczenie, to pokażemy potężne siły determinujące jego zachowanie. Jednostki potrafią się z tego włamać. Jednostki. Ogólnie jest to kształtowanie, jest to reprodukowanie się. Elity się reprodukują razem ze swoją mentalnością, sposobem myślenia. Więc trzeba pokazać to otoczenie, żeby zrozumieć działanie. Prawda? Działanie społeczne i społeczne zjawiska. Ja chciałam właśnie nawiązać do tego, co tu zaczął mówić Jacek Karnowski, o tym, że jest potrzebny ekosystem. Proszę Państwa, o tym ekosystemie, o istnieniu tego takiego ekosystemu, umownie mówiąc, przekonaliśmy się i przekonałam się badając archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bo proszę Państwa, później okazało się, że to nie tylko media, ale na przykład służby budują nam politykę, prawda? No słynne oświadczenie Gromosława Czempińskiego, że brał udział w powstawaniu Platformy Obywatelskiej. Mamy biznes, który właśnie również ma wpływ ogromny na media. Proszę Państwa, lista najbogatszych Polaków tygodnika według Wprost. Większość figuruje z głównych miejsc jako zarejestrowani tajni współpracownicy służb specjalnych, wojskowych i cywilnych. Naukowcy. Pamiętacie, proszę Państwa, ten opór naukowców, żeby się nie lustrować. Dziennikarze. To jest właśnie ten ekosystem, który cały czas istnieje. I ja też się nie zgadzam z doktorem Targalskim, że nie da rady. Da radę, panie doktorze, damy radę. Czy ja mogę skończyć? Pan zawsze lubi przerywać. Proszę Państwa, mieliśmy sytuację taką, że przez lata mówiono, że się nic nie da zrobić. Nic się nie da zrobić z mediami. Okazuje się, tutaj jesteśmy przykładem, że się da zrobić. Ze służbami. I w 2006 roku jeden minister nie wpuścił Marka Dukaczewskiego. Pamiętacie, co się wtedy działo, jak telewizje transmisyjne TVN podjeżdżał i mówili, jaki to jest skrzywdzony Marek Dukaczewski w WSI. Dało radę? Dało radę, prawda? Dało radę i WSI zostały rozwiązane. Wprawdzie tam podnoszą się, szarpią za tą nogawkę, ale już ich nie ma. Także proszę Państwa, to nie można tak powiedzieć, że się nie da, panie doktorze.
Chwileczkę, nie mówiłem, że się nie da, tylko nie zauważyła pani, kto ma większy wpływ na obecną sytuację w Polsce, Antoni czy Dukaczewski z żoną, prawda? Więc... Tutaj siedzi pan minister, to może pan się zapytać. Tak. Chodzi o to, że ten system... Ten system faluje, to znaczy jest faza destabilizacji i przywracania równowagi. I jak wiemy, że po każdej fazie destabilizacji będzie nadejdzie faza przywracania równowagi, to musimy starać się w fazie destabilizacji osiągnąć punkt bez powrotu. To znaczy, żeby zmiany przekroczyły punkt, od którego nie da się już wrócić do status quo. I niestety w ostatnim okresie destabilizacji zmiany nie były tego typu, że nie dało się wrócić do status quo. To raz. Dwa. To, co tutaj jest, no to zostały zebrane tam jakaś część wiedzy, ale proszę pamiętać, że jest to, ja nie wiem, 1/10 tych materiałów o mediach. Bo cały czas tu z panią Dorotą się kłóciliśmy, pani Dorota, tylko ważni. No więc jak tylko ważni, to jest tylko taki tomik, bo jak byłyby to media, to nie byłby tutaj taki tomik, tylko by był taki stos po prostu. I to jest druga uwaga. A trzecia, kwestia alternatywnych mediów. No, alternatywne media muszą być na wyższym poziomie. Bo każda audycja w Republice, jak tam dyskutujemy, a ja tam jestem nie wiadomo zresztą dlaczego często zapraszany, to jest to... Poznajomości, tak też myślałem. Tak. Bronek patrzy kalendarz, o Targalski, tak znam, dawać. Więc jak tam dyskutujemy, to nie jest to dyskusja dla debili w jakimś TVN-ie, tylko jest to przedstawienie na przykład struktury władzy, zależności, dane ekonomiczne i tak dalej. I proszę Państwa, ktoś, kto kończy obecną szkołę, to w ogóle tego nie pojmie, bo absolwenci szkoły nie rozumieją, co znaczy przyczyna i skutek. Nic nie ma żadnej przyczyny i nic nie pociąga żadnych skutków. Wszystko są fakty, jedne oderwane od drugiego. A zatem zniszczenie szkolnictwa jakby zamyka drogę alternatywnym mediom do rozwoju, bo po prostu jest coraz mniej tych ludzi, którzy w ogóle to włączą, zainteresują się i zrozumieją, tak? Pan doktor akurat przyszedł, proszę Państwa, polega. Pan doktor akurat przyszedł z wykładu dla studentów, stąd takie zdenerwowanie jego. Nie no, wśród tych studentów starzeją się lepsi, to prawda, ale tutaj chodzi o generalny poziom, tak? Jeżeli nikt nie jest w stanie zrozumieć łańcucha przyczynowo-skutkowego, to nie będzie rozumiał dyskusji na poziomie, tak? Na przykład o systemie oligarchicznym na Ukrainie, o powiązaniach, o różnicach między rozmaitymi klanami, interesach i tak dalej. To dla niego jest zbyt skomplikowane. To on włączy sobie TVN, gdzie usłyszy, że prawda, a tam Natalia Siwiec, czy nie wiem, jak ona się tam nazywa, tak? To prawda, pokazała brzuch albo przytyła kilo, albo jakaś inna schudła kilo. No, bo to jest na jego poziomie, tak? Czyli jeżeli nie będzie normalnej oświaty, to po prostu nie będzie naszych odbiorców, tak? I to jest problem. No bo właśnie, bo tu się ukazuje to jungtym międzypokoleniowe między komunistami dawnymi i dzisiejszymi. Już Antonio Gramsci nauczał pierwsze pokolenia podczas rewolucji bolszewickiej, co trzeba zrobić, żeby zwyciężyć. Co muszą zrobić komuniści, żeby zwyciężyć? Muszą opanować instytucje państwa, więc te instytucje, które odpowiadają za edukację, media, czyli te, które odpowiadają za informowanie i wszystkie inne, sądownictwo. I dopiero zwycięstwo nad komunizmem będzie możliwe, kiedy te instytucje zostaną odebrane tym komunistycznym, czy jakby ich dzisiaj nie nazywać, tym właśnie dziedzicom komunistycznej ideologii, gdy zostaną odebrane im. Nie mówię, że przejęte przez jakąś inną ideologię, ale po prostu odebrane tym dziedzicom właśnie. Jeszcze Jacek Karnowski, potem państwo będą mieli prawo do pytań.
proszę Państwa, ja myślę, że też warto pamiętać, to gdzieś się przewijało, ale tym zasadniczym, myślę, że nawet zasadniczym elementem przemocy medialnej to nie jest na przykład informacja i jawne kłamstwo i prawda, że są reporterzy polityczni, którzy jednym sprzyjają, jednych nagłaśniają, innych ciosy jednych wzmacniają, ciosy innych hamują albo w ogóle nie zauważają. Ja myślę, że to jest stosunkowo prosty element tego systemu. Jakiś Ludwik Dorn, jeszcze jak był w PiS-ie, ale nazwał to, myślę, bardzo trafnie. On powiedział, że najgłupszy DJ radiowy w Polsce, w najmniejszym radio, wie, z czego ma się śmiać. I to jest ta właściwa przemoc, to kształtowanie postaw. Przecież i to nie jest polska specyfika, tylko no, w systemach ustabilizowanych ludzi zainteresowanych żywo polityką zawsze jest mniejszość poza jakimiś okresami wyborczymi. Oni pewne wskaźniki postaw tego, co jest tej prawomocności, czerpią z tej całej popkultury. Ta hodowla celebrytów jest, też temu służy. Oni potem się wypowiadają, prawda? Takie słynne nagranie reality show w Polsacie, gdzie przyjeżdża młody człowiek i chce coś o Polsce zaśpiewać i tam go to jury, prawda, wdeptuje w ziemię. To też są takie lekcje dla młodych ludzi. O tym się nie śpiewa, prawda? Żaden popularny polski zespół nie śpiewa o Polsce, nie śpiewa o Bogu, jeżeli Państwo włączycie takie popularne stacje grające polską muzykę. I to też nie są przypadki. Ale więc teoretycznie na przykład nasze media powinny być atrakcyjne, powinny też próbować budować taką kontrpopkulturę czy pewne z naszym przekazem. Oczywiście problem polega na tym, że my jesteśmy trochę w pułapce jako dziennikarze niezależni, dlatego że nie będzie zmiany w Polsce w mediach poważnej, to co pan redaktor Targalski powiedział, trwałej zwłaszcza, jeżeli nie będzie zmiany politycznej. I to nas tutaj wszystkich wpycha w takie cykle polityczne. Na przykład my jesteśmy w mediach publicznych wtedy, jak rządzi na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Jak nie rządzi, to nas nie ma. Nas siłą rzeczy to prawda polityzuje i jakoś tam osłabia. Oczywiście to nie jest dylemat, z którego jest jakieś jedno łatwe wyjście, bo co można zrobić? No nic nie można zrobić, tak po prostu jest. Ale to jest ten dylemat, nie będzie zmiany w mediach, jak nie będzie zmiany politycznej. Można powiedzieć, nie będzie zmiany politycznej, jak nie będzie, prawda, innych mediów. Więc tylko splot dobrych okoliczności i maksymalizacja wysiłku na wszystkich polach jest w stanie, myślę, dać sukces. Teraz będzie pora na pytania. Prowadzić to będzie Bronek, ale prosimy, żeby Anita Czerwińska, tutaj szefowa klubu warszawskiego, się zgłosiła i ktoś od wydawcy, żeby pilnował mikrofonu. Państwo będą mieli okazję podejść tutaj i zadać pytanie. Bardzo proszę, Anita. Tak słyszę, jej głos gdzieś się przebija przez ten gęsty tłum, ale to jest dzisiaj nie lada odwaga, bo na przykład Leszek Miller chciał się tu przebić i podobno został wypchnięty. Można by mu zadać trochę pytań. Proszę bardzo, pani. Tak. Prosimy o zgłaszanie się do, proszę bardzo, do głosu wszystkich. Tak. Tam są z tyłu ręce już wyciągnięte. Na początku chciałem zaprotestować przeciwko tej metaforze mówiącej o bakteriach, które wchodzą w organizm i obronie. Raczej jest odwrotnie, to znaczy jest chory organizm i bakterie, które już się w nim całkiem nieźle urządziły, próbują atakować nie tylko lekarstwa, ale nawet czasem robią wypady przeciwko doktorom. Tyle jeśli chodzi o wstępną metaforę. I teraz sprawa poważniejsza. Pokolenie resortowych dzieci to jest już druga wielka socjologiczna próba stworzenia pokolenia następców tronu, którzy obejmą władzę. Pierwsza to było tak zwane pokolenie komandosów. To było wtedy sterowane odgórnie w sposób niezwykle precyzyjny. Drużyny walterowskie, wspólne wakacje, domy kultury, ZMS warszawski, ZMS na uniwersytecie. I prawdopodobnie by się ten eksperyment powiódł, gdyby nie to, że
nastąpił konflikt wewnątrz pokolenia i jeszcze rozpad ideologiczny tej formacji na, powiedzmy, bardziej narodową i bardziej liberalną, co oczywiście trzeba traktować w cudzysłowie, bo ani ta nie była liberalna, ani ta narodowa, tylko obie były formacjami zdradzieckimi. Chodzi mi o coś takiego, czy teraz, tworząc książkę o pokoleniach resortowych dzieci w kilku dziedzinach, czy czasem nie stworzycie tego pokolenia, które jest jeszcze pokoleniem rozproszonym, czy go nie zdynamizujecie, czy nie podrzucicie mu pewnej świadomości? Jeżeli to będzie świadomość, to na czym oparta? Wtedy wiadomo było, że jest to świadomość służalcza, po prostu ci ludzie mieli w dalszym ciągu sprawować nadzór ze strony Związku Radzieckiego nad Polską. Czy w tej chwili mają oni, według waszego rozeznania, jakikolwiek program właśnie tego rodzaju, to znaczy pozytywny? Bo cały czas słyszę o programie negatywnym, antykościelny, antynarodowy. Inaczej mówiąc, gdyby im tego paliwa zabrakło, co zostaje? Ale to już pytanie dla państwa. Może następne jeszcze, proszę bardzo. Pan się zgłaszał tutaj. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, jeśli jest pierwsza część, to druga część, bo będzie o biznesie. Jeśli biznes, no to Edward Mazur. Jeśli Edward Mazur, zabicie generała polskiej policji Marka Papały. Jeśli Edward Mazur i Papała, to Pruszków. To polska mafia, w cudzysłowie, bo wiemy, że w Polsce nie było mafii, bo mafia siedzi na najwyższych szczeblach władzy, ale chodzi o gangsterów. Baranina, oficer służby bezpieczeństwa, znaleziony martwy w swojej celi. Minister Dębski, jego powiązania z mafią. Czy takie, no i oczywiście wpływ dzisiejszych gangsterów, którzy powychodzili na wolność. Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, świadek koronny Masa i ich wpływ na życie publiczne i biznes w Polsce, jak i politykę. Czy takie osoby też znajdą się w następnych częściach? Bo myślę, że jest to bardzo poważny aspekt, no i wpływ życia na politykę. Trzecie pytanie i potem państwo będą mieli. Mi się udało tą pozycję przeczytać w ciągu 11 godzin. I tak przejrzałem indeks nazwisk, tam jest setki postaci. Pytanie do autorów. Pani Doroto, oprócz Bronisława Wilsztajna, Tomasza Sakiewicza, Krzysztofa Skowrońskiego i bodajże chyba Piotra Semki, który tam jest cytowany, kto tam w tej książce z tych postaci dziennikarskich jest jeszcze normalny, nie łóbek, tylko nasz? Bo tylko tych czterech się doszukałem. Myślę, że my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, jesteśmy normalni. Jeżeli chodzi o książkę, wiem, jeżeli chodzi o książkę, no tak się złożyło, że braliśmy resortowe dzieci, a te postacie, które pan wymienił, no to było, bo pełnili jakieś funkcje w mediach publicznych i dlatego się tam znaleźli, a nie dlatego, że są resortowymi dziećmi. Natomiast chciałam odpowiedzieć tutaj na pana pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tych gangsterów, które pan wymienił, Edwarda Mazura i tak dalej. Po pierwsze, Jeremiasz Barański nigdy nie był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, był owszem, ale tajnym współpracownikiem. Natomiast wydaje mi się, że dość dobrze to opisałam w poprzedniej książce, Cień tajnych służb. Więc teraz, co będziemy pisać o biznesie, to będą taka będzie sama reguła, jak w pierwszej części. Najważniejsi. Najważniejsi na razie, co nie znaczy, że nie będą później dopisywani inni. Tutaj jeszcze odnośnie pytania Bogdana, to myślę, że tutaj panowie będą chcieli odpowiedzieć. Więc tak, problem polega na tym, że jakoś to trzeba podzielić, prawda? Natomiast wiele osób występuje w różnych rolach. Przykładowo był taki Rudolf Skowroński, no i on tutaj występuje, bo to przy okazji Polskiej Korporacji Handlowej i kombinacji z telewizją, Grauso i tak dalej, ale on występuje tutaj tylko od strony medialnej. Natomiast tam, gdzie będzie biznes, to będzie występował jako biznesmen. Czyli wiele osób
będzie występowało w różnych tomach pod innym kątem, tak? I wszyscy się znajdą spokojnie, nikt nie będzie rozczarowany, że go tam nie ma. To jest tylko kwestia czasu, tak? Jeżeli chodzi o to pokolenie, to my je nie kształtujemy, ono istnieje. Oni doskonale się rozpoznają, znają, wiedzą, mają poczucie właśnie tej więzi pokoleniowej. Tu już nie ma tych podziałów na bezpiekę krajową i powiedzmy sobie przesłaną z Sowietów, więc im podziały nie grożą tego typu jak w 68. Natomiast my ich nie tworzymy, oni już są, tak? Oni już są, my raczej obnażamy ich istnienie, pokazujemy tej większości Polaków, która woli udawać, że rzeczywistość nie istnieje, woli udawać, że niczego nie rozumie, bo nie chce zrozumieć, bo prawda jest ohydna, przerażająca, bo strach znać prawdę, bo trzeba byłoby się inaczej zachować i tak dalej. Także te osoby również są adresatami i będą miały ciężkie przeżycia, bo nie będą mogły już udawać, prawda, że żyjemy we wspaniałej demokracji, a nie w fasadzie ubeckiej. Także to też jest bardzo ważny aspekt. Czy ta grupa ma jakiś program pozytywny? No, program negatywny to jest zniszczyć społeczeństwo, prawda? To nie chodzi o zniszczenie duszy, to chodzi, żeby tej duszy w ogóle nie było. Żeby była pustka, prawda? I tę pustkę oni będą zapełniać no, tymi rozmaitymi dewiacjami, które dla nich nie są niebezpieczne, tylko bezpieczne, gdzie mają źródło tych dewiacji na Zachodzie i w związku z tym będą tutaj nam to importowali, żeby zniszczyć to, co tak górnolotnie powiem, to miejsce, najpierw zniszczyć to właśnie duszę polską, a potem zapełnić to puste miejsce, tak? Żeby otrzymać taką magmę, którą można dowolnie sterować. Ja chciałem zapytać o tą nutkę optymizmu, która tutaj dzisiaj padła, bo padło takie zdanie, że czasami się coś udaje i udało się zlikwidować WSI. Ja chciałem zapytać, bo zakładając, że w Smoleńsku doszło do zamachu, to jest moim zdaniem wielce prawdopodobne, że Putinowi nie udałoby się w takiej sytuacji doprowadzić takiej operacji z sukcesem do końca, gdyby nie miał wsparcia właśnie z taką organizacją jak Wojskowe Służby Informacyjne. Więc moje pytanie, jak to jest z tą likwidacją WSI? Czy rzeczywiście jest tak, że tą formację udało się zlikwidować, czy to jednak nie jest tak, że ona działa po prostu w innym scenariuszu? Jest tutaj pan minister Macierewicz, to może pan minister odpowie. Ja tylko tak jako wstęp dopowiem, że udało się zlikwidować formację, ale pan minister Macierewicz nigdy nie miał aktu oskarżenia o zlikwidowanie oficerów, także oni dalej istnieją. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że będę stał za państwem, prawda? Żeby było jasne, jakie są nasze wzajemne relacje. Ale to oczywiście jest żart. Być może niektórzy uznają za niestosowny. Odpowiem bezpośrednio na pytanie, bo ono jest pytaniem ważnym, wielokrotnie przywoływanym i oczywiście w jakimś sensie, odpowiadającym na rzeczywisty odbiór społeczny tego, co się dzieje po roku 2007, po upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego, a zwłaszcza po tragedii smoleńskiej. Otóż moim zdaniem trafnie odpowiedziała pani redaktor. Rzeczywiście udało się
zlikwidować wojskowe służby informacyjne i one już nie tylko nie istnieją, ale jako taka formacja się nie odrodzą. To nie znaczy, że część tych ludzi nie tworzy struktur mafijnych, to nie znaczy, że część tych ludzi nie próbuje wpływać na przebieg wydarzeń w centrum władzy. Jedni wiążą się z jednym pałacem, drudzy wiążą się z innym pałacem, trzeci obstawiają stację, która powstała dzięki ich wsparciu, prawda? Czwarci jeszcze inną, która nie ma takiego imażu na zewnątrz, a oddziaływuje głównie nie na elity, tylko na przykład na polską prowincję, nie mniej skutecznie, a może nawet bardziej skutecznie, tylko podprogowo, nie afiszując się swoimi związkami z tymi służbami czy z tymi poglądami, ale przekazując je w formie popkultury, prawda, naprawdę bardzo skutecznie. Więc nie ma wątpliwości, że to są ludzie, duża część z nich, zwłaszcza ta elita wykształcona przez GRU, a przecież cały problem w WSI polegał na tym, że ta struktura była oparta o kadrę ukształtowaną przez KGB i GRU. Nigdy nie twierdziliśmy, że wszyscy żołnierze wojskowych służb informacyjnych to są ludzie, którzy działają przeciwko Polsce, którzy są przestępcami i tak dalej. Taka teza byłaby nieroztropna i nieprawdziwa. Problem polegał na strukturze, na hierarchii, na całym tym kościu, który był ukształtowany przez Związek Sowiecki i który był uformowany według zasady, można by powiedzieć, takiego równoległego świata. Tutaj trochę o tym równoległym świecie była mowa, prawda, gdy mówiono o tych dwóch pokoleniach komandosów, dzisiaj tych medialnych, resortowych dzieci. Otóż problem z ludźmi z WSI polegał na tym, że to są naprawdę wybitnie, często inteligentni ludzie, bardzo dobrze wykształceni, świetnie znający języki obce i różne inne ważne dziedziny wiedzy, tylko tworzący świat zupełnie równoległy, znakomicie wiedzący i znający całą historię na przykład, nie wiem, no, Waryńskiego czy pani Szapiro-Sawickiej, prawda? Znakomicie znający tych ludzi świętych komunistycznych i w ogóle nie mających pojęcia o bitwie pod Kirchholmem i w ogóle nie mających pojęcia o księdzu Popiełuszce i nie wiedzących, kto to był ksiądz Skorupko, no w ogóle, krótko mówiąc, nie znających rzeczywistej historii Polski, znających alternatywną, socjalistyczno-komunistyczną historię Polski. Wychowywani równolegle, na tym polegał z nimi problem. Otóż ta formacja jako zespół ludzi mających w ręku jedno z najważniejszych organów władzy, czyli służby specjalne i do tego jeszcze wojskowe służby specjalne, już nie istnieje i nie ma do tego powrotu. Nie ma. Oni mogą działać jako pojedynczy ludzie, czy jako grupy mafijne wspierające prezydenta, wspierające premiera, wspierające jakiegoś dowódcę, etc., czy jakichś polityków, czy nawet jakąś partię polityczną, która przyjęła za swoje hasło naczelne zniszczyć innego polityka i uniemożliwić jego funkcjonowanie w polityce. To zostało jasno ostatnio powiedziane. Głównym celem jednego z klubów parlamentarnych jest wyeliminowanie Antoniego Macierewicza z polityki. To bardzo ciekawy, taki szczytny cel. Moim zdaniem nierealistyczny. Ale niech próbują dalej. Niech próbują. Mówię o tym dlatego, że ten duch przetrwał i przetrwał tak dalece, że rzeczywiście, no w ostatnich dniach dosłownie, w ostatnich 5 dniach byliśmy świadkami niebywałej, nawet jak na to 20-lecie, prowokacji politycznej. Takiej operacji, której ja w tym 20-leciu jeszcze nie widziałem. Żeby nie mając żadnych dowodów, najmniejszych dowodów, oskarżyć byłego szefa Komisji Weryfikacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego o zdradę główną, zorganizować wobec tego, wokół tego, tej tezy najważniejszych polityków w kraju, łącznie z panem premierem, największe gazety, największe media, zorganizować wielką kampanię medialną wokół tego, łącznie z listami otwartymi, apelami, decyzjami, zapowiedziami komisji śledczej, Sądu Najwyższego, etc., etc., a potem przyjść i powiedzieć: nic nie mamy.
Nic, zero. Żadnego materiału dowodowego. Odwrotnie, cały materiał dowodowy, jaki posiadamy, jest materiałem dowodowym udowadniającym, że przewodniczący komisji weryfikacyjnej działał zgodnie z prawem. I wszystko jest w porządku. I przewodnicząca komisji mówi, ale może jeszcze coś znajdziemy, poczekajmy. No dobrze, niech szuka. Mówię o tym dlatego, że to jest przyjęte, podobnie jak państwo, jako pewnego rodzaju dowcip. Tymczasem powtarzam jeszcze raz, nie ma bardziej, znaczy większego dowodu na szkodliwość wojskowych służb informacyjnych i na konieczność ich rozwiązania, jak to, co zrobił pan pułkownik Pytel, pani przewodnicząca Radziszewska i kilka jeszcze innych dowodów. Bo to była klasyczna prowokacja służb specjalnych, która zorganizowała wokół siebie i najważniejszych polityków rządzących i największe media. No nie ma nic bardziej groźnego dla państwa, jak służba specjalna, która potrafi owinąć sobie wokół palca premiera rządu, partię rządzącą i partie wspierające wokół absolutnie absurdalnego i fałszywego oskarżenia, żeby wyeliminować życia politycznego skromnego, no ale jednak wiceprezesa partii opozycyjnej, prawda? No to jest niezwykłe, ale w WSI już nie istnieje. Duch WSI, może tak, ale ten duch jest słabszy od ciała, naprawdę słabszy. Ciało było dużo silniejsze. Dziękuję bardzo. Bo z duchem w tych formacjach zawsze były kłopoty. Ja jeszcze tylko kontynuując, bardzo dziękuję za odpowiedź pana ministra i jakby najbardziej szacownej osoby, jeżeli chodzi o opozycję niepodległościową, to jako młody człowiek chciałbym podziękować za zaangażowanie i myślę, że pan Antoni może być wzorem dla wszystkich. To jest niesłychanie przykre, że młodzi ludzie nie mają tej świadomości, że nie byłoby tego wolnego kraju, w cudzysłowie wolnego, prawda, gdyby nie pan Antoni. Natomiast moje pytanie dotyczy tego optymizmu, tak, bo ja bym chciał, żeby było tak, jak pan Bronisław powiedział, że my wygramy, czyli że te jednak myślące idee się urzeczywistnią w naszym kraju. Tylko ja mam takie pytanie, czy pomimo tego, że WSI już nie istnieje jako formacja, ale czy w momencie, kiedy mamy taki ośrodek prezydencki, to czy w ogóle jest szansa zlikwidować wpływy tych ludzi i wpływy obcego mocarstwa na nasz kraj właśnie w momencie, kiedy ten ośrodek prezydencki jest taki, jaki jest w tej chwili. Jest kilka warunków. Oczywiście można zlikwidować, ale mówię, jest kilka warunków. Po pierwsze, stan ducha w społeczeństwie, społeczeństwo służalcze i niewolnicze nie będzie zapleczem żadnych ruchów politycznych, sił politycznych, które do takiej likwidacji mogą doprowadzić. Po drugie, podział w elicie władzy i po trzecie, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, ponieważ niestety w naszych państwach siły niekomunistyczne, tak to nazwijmy, są za słabe i społeczeństwa są za słabe. Nie są w stanie same sobie z tą gangreną poradzić, więc pomoc zewnętrzna jest konieczna, a przynajmniej sprzyja jakaś atmosfera sprzyjająca z zewnątrz. No i jak jest warunek zewnętrzny, warunek, że tak powiem, ducha, podział w elicie władzy, no to jeszcze musi być rodzima siła polityczna, która będzie w stanie, czyli będzie potrafiła to wykorzystać do działań skutecznych. I tyle. Ja chciałem dodać, że jeżeli patrzymy na historię tych 20 paru lat, to przecież realna opozycja wobec III RP potrafiła wygrać wybory. I to zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. Czyli jest to możliwe. Potrafiła wygrać, ale był spełniony warunek podziału w obozie władzy. Pamiętamy, że Prezio z Millerem walczyli i gdyby nie walczyli, to nie byłoby komisji Rywina i tego wszystkiego. Dalej, międzynarodowa sytuacja była sprzyjająca. Społeczeństwo było wtedy w stanie oburzenia na korupcję
i nie było jeszcze tak zniszczone jak obecnie. Niestety, ale stan zniszczenia, jakby to powiedzieć, ducha postępuje. To nie jest tak, że stajemy się coraz bardziej wolni. Społeczeństwo polskie za komuny było odważniejsze. No, ja pamiętam, co się działo w roku 81. W roku 81 zastanawialiśmy się, co robić, jak wejdzie armia sowiecka. Mieliśmy przygotowany plan zdejmowania nas w ulic, tak jak było w Pradze w 68. Stan dyslokacji działaczy, żeby nie mieszkali w domach i tak dalej, i tak dalej. A co teraz jest? Teraz, o Jezu, nie głosuję na Kaczora, bo będzie wojna, bo Ruscy, albo wywoła wojnę z Rosją. Nie głosuję, bo wywoła wojnę z Niemcami. No, przepraszam bardzo. Jeżeli o zachowaniu większości społeczeństwa decyduje groźba zewnętrzna, nie będę walczył o wolność, bo to się nie opłaca, prawda? Nie będę walczył o niepodległość, bo to się nie opłaca. Ja muszę być posłuszny, muszę być służalcem, muszę być niewolnikiem, bo wtedy będzie święty spokój. No to jak stan ducha jest taki, no to przykro mi, ale jest coraz gorzej i właśnie tak jest, jak jest. I może się nie powtórzyć. To tak jakbyśmy w 1939 roku, to byli inny naród, inni Polacy, powiedzieli, o Jezu, wojna z Niemcami. Nie, nie, to oddajemy im wszystko natychmiast, bo przecież wejdą. Ja chciałem powiedzieć, że no to jak często się nie zgadzam z moim przyjacielem. Chciałem powiedzieć, że w ogóle nie wierzę w takie zdolności rozpoznania stanu świadomości społecznej, bo doskonale pamiętam, jak w 80 roku na początku było powszechne przeświadczenie o takim absolutnie takim kolapsie, załamaniu się, o tym, że ten duch, że niby się ujawnił w momencie, kiedy przyjechał Jan Paweł II i potem nic. A więc, że w ogóle jest beznadzieja absolutna, wysepki malutkie opozycji, mało znaczące i absolutna martwota społeczna i adaptacja do systemu. I wtedy by wybuchła solidarność. Więc byłbym ostrożny z tego typu pewnymi sformułowaniami. Tylko jedno zdanie. Opieram się na wynikach wyborów i tego, jak ludzie głosujący na partie służalcze argumentowali swój wybór. A to się może zmienić oczywiście. Ja bym do tych warunków dorzucił jeszcze jeden. Ja myślę, że w Polsce nie będzie realnej zmiany, jeżeli nie powstanie prawdziwy, silny ruch społeczny obejmujący wszystkie warstwy i taki no trochę, ja myślę, że nawet taki trochę XIX-wieczny, czy taki początek XX wieku. On musi wejść w każdą wioskę. Tam muszą być małe komitety, musi być takie poruszenie. Znaczy nie pospolite, to musi być profesjonalne, ale to trzeba nieduże działanie, ale w każdej wiosce małe działania. W każdej wiosce plakat, jakieś spotkanie, jakaś dobra książka, dobra gazeta. No to jest niestety bardzo pasywne w Polsce. Społeczeństwo jest pasywne w swojej masie i no ale jak na kraj, który jest na granicy, tak? Znaczy nasze wskaźniki demograficzne, to się skończy degradacją o połowę, tak? Znaczy no będziemy, być może o to chodzi, że Polska przy tym potencjale przeszkadza w tym regionie i ma być krajem, nie wiem, no o potencjale Węgier czy Czech, no być może o to chodzi. Ale po prostu jeżeli Polacy się nie obudzą, to się skończy bardzo, bardzo źle taką degradacją, być może złamaniem, nie na zawsze, ale na długi czas. A bez ruchu społecznego się tego nie zrobi. Partia przy tej przewadze systemowej tego nie zrobi. Media takie jak nasze tego nie zrobią. To musi być ruch społeczny i być może musi przyjść pokolenie, któremu będzie się chciało to zadanie podjąć. Bo ten moment taki prostego triumfu, orbanowski moment, no to my mamy za sobą 2005 rok. To był ten nasz moment orbanowski. Orban oczywiście jest wspaniałym liderem, wszystko dobrze prowadzi, umie budować drużyny, no ale on działał na tle zapaści, wyjątkowej zapaści, wyjątkowych komunistów. I miał to szczęście. U nas okazało się, że połowę profitów z tego obudzenia się, przebudzenia, no wzięli ludzie, którzy udawali chęć zmiany, tak? Znaczy, nie chcieli zmiany, byli jakąś tam, prawda, maskirowką. No i skutek jest taki, że grano 1/4, to za mało.
Ja bym chciała jeszcze dodać, że jeszcze takim warunkiem zmiany jest również sytuacja gospodarcza, bo im jest gorzej, tym się wtedy ludzie bardziej zastanawiają, kto im zrobił tak źle i wskazują na władzę. A do tego, co mówił Jacek, chciałam się odnieść, że ten ruch się budzi. Ja tak się akurat zdarzyło, że w ostatnim czasie bardzo dużo jeżdżę po całej Polsce i widzę ten ruch oddolny. Proszę Państwa, w najmniejszych miejscowościach powstają kluby Gazety Polskiej. Ja już w tej chwili nie wiem, ile ich jest, ale ich jest 400 w samej Polsce, proszę Państwa. Maleńkie ośrodki, które grupują właśnie ludzi, gorących patriotów, którzy chcą zmiany w Polsce. Są również duże ośrodki. Mamy, proszę Państwa, akademicki AKO, Akademicki Klub Obywatelski imieniem profesora Lecha Kaczyńskiego. Ostatnie mieliśmy wydarzenia bardzo mocne, mianowicie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale odmówiono wręczenia, uhonorowania medalu Przemysła II pani dr Wandzie Półtawskiej. Uniwersytet się nie zgodził. Jednocześnie wcześniej przyjmując na przykład Bronisława Komorowskiego, zarzucił naukowcom z AKO, że chcą upolitycznić uniwersytet. Nie przeszkadzał im wcześniej Bronisław Komorowski. I co się stało? I ci naukowcy zwarli się, zbuntowali się. Jest potężny w tej chwili protest w Poznaniu. Także proszę Państwa, to nie jest tak, że jest marazm. Nie ma tego marazmu. Ja to mogę Państwu zagwarantować, zapewnić, bo tak jak mówię, jeżdżę po Polsce i widzę ten ogromny ruch, który się budzi, bo ludzie już naprawdę mają dosyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja proponuję tak właśnie dwa ostatnie pytania i na tym kończymy. Jest to dla mnie książka niezmiernie ważna. Niezmiernie ważna dlatego, że cenię sobie bardzo korzenie rodzinne, swoje korzenie rodzinne. Ojca legionisty, żołnierza września 1939 roku, brata żołnierza Armii Krajowej. I bez tych korzeni nie byłoby udziału mojego, jako małego, młodego chłopaka na barykadach powstańczej Warszawy. Ta książka tymczasem dokumentuje ludzi o innych korzeniach. W tych domach na pewno nie było, jak tu w Państwa i moich, portretu marszałka Piłsudskiego nad biurkiem czy Rodmana Dmowskiego. Wiemy, jakie to są korzenie, komu one służą. Dzisiaj widzimy tych ludzi codziennie w telewizji. I dlatego to jest ważna sprawa. Ludzie nie zdają sobie sprawy, z kim mają do czynienia. Jakie są korzenie tych ludzi? Przecież nie dlatego mam taki, a nie inny stosunek do nich, stosunek pogardy, zwykłej pogardy, że ich ojcowie czy matki byli w PZPR-ze czy w UB. Przede wszystkim dlatego, że kontynuują tą linię w telewizji. Nie rozliczyli się z ojcami i matkami. Znam tylko, proszę Państwa, dwa czy trzy wypadki, że dzieci rozliczyły się z haniebną przeszłością swoich ojców. I dlatego serdecznie Państwu dziękuję za tą ważną dla mnie książkę. I mam do pana redaktora Sakiewicza prośbę, albo do kogoś. Ten kapitalny film tego współczesnego Gomułki, czy nie można by wyprodukować, dodawać do gazety. Ja sam, nie wiem, bym rozdawał ludziom na ulicy. To jest ktoś padł na ten wspaniały pomysł, to genialny pomysł. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wasze zaangażowanie. Korzystam z okazji, że chciałem oddać najwyższe wyrazy szacunku panu ministrowi Macierewiczowi. To, co się stało, że taki człowiek, wielki patriota, wielki Polak, znam pana Macierewicza od lat, doczekał się tego, że został oskarżony o współpracę z sowiecką Rosją, to jest hańba nad hańbami. Tego nie powinniśmy popuścić. Ja przynajmniej jako Polak, warszawiak, domagam się rozliczenia tych ludzi. Kto wpadł na taki pomysł? Jeżeli można byłoby, to ja bym takie zdanie trochę, bo ja nie miałem takiego oczywiście problemu,
mój dziadek obronił Lwowa, i ojciec jako młody człowiek był żołnierzem, ale chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy wychowali się w domach komunistycznych i dzisiaj są absolutnie po naszej stronie. Nawet często zaczynali po tamtej i im tak naprawdę jest większa zasługa, dlatego że oni się musieli przejść drogę, której tacy ludzie jak ja na przykład nie dostali z domu. Tak? I też pisząc o tym wszystkim i potępiając jakby to, co wyrabiają tacy ludzie jak pan Morozowski, czy Monika Olejnik, czy Tomasz Lis. Trzeba pamiętać, że jest pewna grupa ludzi, ja nie jestem uprawniony, żeby ich wymieniać. No jeden Antoni Zambrowski opisał swój życiorys, tak? Więc można go wymienić, ale jest pewna grupa ludzi, która wyszła z innych zupełnie domów i oni przeszli tą drogę do tej strony. Często bardziej siedzieli w więzieniach, bo dostawali raz za to, że się zbuntowali przeciwko rodzicom, drugi raz, że inna frakcja rządziła w partii, też im przyłożyła mocniej, a trzeci raz dlatego, że tak naprawdę mieli jakąś taką wewnętrzną potrzebę ekspiacji za nie swoje grzech, tak? Za nie swoje. O tych ludziach też trzeba pamiętać, żeby oni przypadkowo nie stali się ofiarą tego, że my ujawniamy to, co powinniśmy ujawniać, to znaczy opisujemy pewien stan, sytuację, która jest chorobowa w Rzeczpospolitej, że patologiczne układy PRL-u przeszły w patologiczne układy III RP. Przepraszam, ostatnie pytanie proszę, jeżeli jest takie. A jeśli... Wreszcie kobieta. Ja króciutko chciałam podziękować za to, co już, a zgłosić taką propozycję organizacyjną, żeby promocja drugiego tomu odbyła się na Stadionie Narodowym. I tym optymistycznym akcentem, niezaspokojeni oczywiście, kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu i dziękuję przede wszystkim autorom książki, tudzież wydawcy. Dziękuję raz.